Cześć dzieciaki. Dziś porozmawiamy sobie o zwierzętach na wiejskim podwórku. Wiecie może, jakie zwierzęta możemy spotkać na wsi? Piesek, klowa, świnia, owsa, Kortek, indyk. Świetnie! Znacie się na rzeczy. Posłuchajcie teraz wierszyka pod tytułem W Zagrodzie Małgosi. Wieczorem w Zagrodzie Małgosi. Każde zwierzątko o jedzenie prosi. Piesek szczeka. Hał, hał, hał. Kotek miałczy. Miał, miał, miał. Kura gdacze. Odkodałek. Kaczka kwacze. Kwa, kwa, kwa. Gąska gęga. Gę, gę, gę. Ona też chce najeść się. Owca beczy. Be, be, be. Koza meczy. Me, me, me. Indor gulgocze. Gul, gul, gul. Krowa ryczy. Mu, mu, mu. Konik parska. Prrr. A pies warczy. Wrrr, wrrr, wrrr. I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. Zapamiętaliście, jakie odgłosy wydają wiejskie zwierzątka? Zabawmy się w zgadywankę. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniecie łapkę w górę. Uzbierajcie wszystkie dziesięć. A otworzymy tą piracką skrzynię ze skarbem. Zaczynamy. Jak robi piesek? Cau, hał, hał. Brawo! Piesek szczeka. Hał, hał, hał. Jak robi kotek? Miał, miał, miał. Świetnie. Kotek miałczy. Miau. Jak robi kura? Ko, 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 ko. Dobra odpowiedź. Kura gdacze. Jak robi kaczka? Ła, kwak kwak kwak. Brawo! Kaczka kwacze. Jak robi gąska? Gę, gę. Świetna odpowiedź. Gąska gęga. Jak robi owca? Dobrze! Owca beczy. Jak robi koza? Me, me. Bardzo dobrze. Koza meczy. Jak robi indyk? Gul, 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 gul. Świetnie. Indyk gulgocze. Jak robi krowa? Mu. Muu. Świetna odpowiedź. Krowa ryczy. Jak robi konik? Super! A jak jeszcze robi? Brawo! Konik parska. Lub rży. Udało Wam się zdobyć wszystkie łapki w górę. Żeby mi nie było smutno, dajcie mi też jedną łapkę w górę pod tym filmem. Dziękuję. A teraz otwieramy skrzynię. Tam tam! Wow! Zobaczcie, jakie cudeńka. Brawo, to wszystko wasze. Mam pytanko. Zauważył ktoś jakiego wiejskiego zwierzątka zabrakło w tym wierszyku? Odpowiem wam. Jest różowa i lubi błotko. Świnia. Brawo. Tak, chodziło o świnkę. A wiesz jak robi świnka? Świetnie. Świnka-chrumka. Opowiem Wam teraz, jak wiejskie zwierzątka pomagają gospodarzowi. Kura znosi jajka, które najczęściej jemy na śniadanie. Jajka znoszą również inne wiejskie zwierzęta. Są to na przykład gęsi, kaczki lub indyki. Kogut pilnuje kurnika. A rano głośno pieje i budzi wszystkich na podwórku. Owca daje wełnę, z której babcia zrobi nam ciepły sweter na drutach. A dzięki gęsi mamy pierze, które wykorzystywane jest do produkcji na przykład poduszek. Krowa daje mleko. Gospodarz ją doi, a potem mleko wędruje do mleczarni. Tam powstają takie produkty jak ser, śmietana czy masło. Mleko dają również owce i kozy. Produktem świni jest mięso, tłuszcz oraz skóra. Inne zwierzęta hodowane na mięso to np. owca, kura albo indyk, Poń pomaga gospodarzowi w transporcie. Kotki polują na myszy, a pieski Bronią podwórka. Teraz dowiemy się, gdzie mieszkają wiejskie zwierzątka. Kury mieszkają w kurniku. Domem świnek jest chlew. Rowy śpią w oborze. Dom konia to stajnia. A piesek, pewnie już wiecie, mieszka w budzie. Teraz czas, aby przedstawić Wam rodziny wiejskich zwierzątek. Tak to wygląda u kurek. Mama to kura, tata to kogut. A dzieci po wykluciu z jaj to pisklęta, a jak podrosną, to kurczęta. U świnek. Mama to maciora, tata to knur, a dzieci to prosięta. W rodzinie koni, mama to klacz, tata to ogier, a ich dziecko. To źrebię. Ukrówek. Mama to oczywiście krowa. Tata to byk. A maluchy to cielęta. W rodzinie owiec. Mama to maciorka. Tatuś to baran. A ich pociechy to jagnięta. Ukózek. Mama to koza. Tata to kozioł. A dzieci... Do A teraz zapraszam Was, moje dzieci, na kilka krótkich wierszyków o wiejskich zwierzątkach. Wyszła kura na podwórze. Spodobało się tam kurze. Na podwórzu dużo kurzu. Piórko, trawka i sadzawka. Kamyk, kwiatek i dżdżownica. Jaka piękna okolica. Drapu, drap jedną z łap. Jest robaczek, kogo cap. Drapu, drapu, łapką w kurzu, jak tu pięknie na podwórzu. Pieje kogut, kukuryku. Wstawaj, mały mój chłopczyku. Chłopczyk rano się obudził, patrzy ile wkoło ludzi. Dziękuję ci, koguciku, za to twoje kukuryku. Czarna krowa w kropki bordo, Gryzła trawę, kręcąc mordą, kręcąc mordą i rogami, gryzła trawę wraz z jaskrami Miałczy kotek: Miał! Coś ty kotku chciał. Miałem ja miseczkę mleczka. Teraz pusta jest miseczka, A jeszcze bym chciał? Miał! A lubicie zagadki? Tak! No! To posłuchajcie. Lubi taplać się w błotku i cała jest różowa. Świnia. Brawo! Chodziło o świnię. Jest łaciata, lubi trawę i daje mleko. Krowa. Świetna odpowiedź. To krowa. Jest panem kurnika. A rano zastępuje gospodarzowi budzik. Kogut. Tak, to oczywiście kogut. Mieszka w budzie, gryzie kość i szczekania nie ma dość. Piesek. Bardzo dobrze, to piesek. Mieszka w kurniku i znosi jajka po cichu. Kula! Brawo! Tak, to kura. Kto wydaje taki odgłos? <laughs> Krowa. Tak, to krowa. Kto wydaje taki odgłos? Owca. Świetnie, to owca. A kto wydaje taki odgłos? Kon. Bardzo dobrze, to konik. Kto wydaje taki odgłos? Piesek. Świetnie, to piesek. Kto wydaje taki odgłos? Tak, to kura. A kto wydaje taki odgłos? Sina. Bardzo dobrze, to świnia. Na koniec posłuchajcie wiersza o podwórkowej awanturze. Kura gdacze, kaczka kwacze, goni kurę mokrą raczej. Gęś też syczy, kogut pieje, gwałt, rety, co się dzieje? Ryczy krowa, świnia kwiczy, a indyk się rozindyczył. Kot mysz goni, głośno miałczy. Dość awantur, już wystarczy. Tak pies Burek głośno szczeka i już słychać go z daleka. O zameczy, me, me, me. Czego psisko mądrzy się? Dla ochłody wiadro wody poleją na głowy brody. Wyszły z mody awantury, a sio gęsi, a sio kury. Powiedziała co wiedziała, białą brodą pokiwała, pochyliła nisko rogi. Cisza, spokój, zejść mi z drogi. Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była. To już koniec na dziś. Jeśli Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Pa-pa!